dyskusje, jak się toczyły, były zrozumiane, jak były zrozumiane, interpretowane. Taka zapadła, jest to budżet, który będziemy realizować. Oczywiście nie rezygnujemy, i Państwo wy doskonale wiecie, z pewnej elastyczności, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności czy potrzeb będziemy czy sami, czy burmistrz zgłaszał odpowiednie wnioski, poprawki i tak dalej. W celu dopasowania się, dostosowania do bieżącej sytuacji ekonomicznej miasta. Dziękuję za uchwalenie budżetu. I w tej chwili przystępujemy jak gdyby do drugiej części dzisiejszej sesji, która mam nadzieję skończy się szybko, dlatego że już parę godzin obradujemy. Myślę, że każdy z nas chciałby jak najszybciej zresztą ciągle mnie Państwo pytacie, kiedy skończyli tą sesję. No od Was to zależy. Nie ode mnie. Proszę bardzo, oddaj głos burmistrzowi. Szanowni Państwo, w okresie między sesjami postaram się jak najszybciej zrelacjonować, co się działo. Udział inwestycji, modernizacja kompleksu sportowego w trakcie realizacji, realizacja sportowej w piątek. W tej chwili już praktycznie ciąg pieszy jest prowadzący do stadionu, jest ukończony. Szanowni ulicy Północnej w piątkach. Mam zapisane w trakcie realizacji, ale jest to już wykonane. Zlecenie remontu dróg wewnętrznych, a najwyższej asfaltowej do terenu tego zakładu prądu. Wartość umowy 154 tysiące złotych. Przypomnę zakończenie prac. Jest to zadanie realizowane ze współwłaścicielami dróg wewnętrznych na terenie granicy. Miasto jest jednym znaczącym, ale jednym ze współwłaścicieli. Budowa drogi wewnętrznej w rejonie ulicy Polnej, piątka, wartość umowy 154 tysiące w trakcie realizacji. Przygotowanie i ogłoszenie przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki chodnikowej dla mzuk. Rozstrzygnięty został przetarg na kwotę 555 tysięcy złotych. To jest, proszę Państwa, rzecz, na którą chcę się zatrzymać, dlatego że jest bardzo ważna. To jest po raz pierwszy od lat nowe urządzenie kupowane dla potrzeb Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Urządzenie to w zdecydowany sposób poprawi sprawność realizacji zadań dotyczących oczyszczania dróg w mieście, odchwaszczania, usuwania śniegu, błota pośrodkowego i tak dalej. Słucham? Dostawa jest w pierwszym, w styczniu jest. Także już w styczniu się pojawi. Tutaj już mówiłem Państwu, radny, nie wiem czy Radzie Miasta całej, że pracownicy są dumni z tego, że nareszcie zaczynają w sposób cywilizowany pracować. Pani dyrektor nawet raczyła się żachnąć, że tam bardziej niż tam jakąś nagrodę, to cieszę się z tego, że to urządzenie wreszcie będzie w zakładzie. Przygotowanie, ogłoszenie przetargu na dostawę, to było. Zlecenie wykonania remontu elewacji budynku na Jordanowskiej praktycznie już ukończono. Jak Państwo widzicie, żłobek nie tylko w środku, ale i na zewnątrz w tej chwili już wygląda zupełnie inaczej. Budowa ulicy Sikorskiego w trakcie realizacji, firma Sadam z Radomia, kwota 797 tysięcy złotych. Opóźnione zadanie, dlatego że mieliśmy problem z odwodnieniem, z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń uzgodnień dotyczących odwodnienia tej ulicy. Zlecenie dostawy pojemników na odpady komunalne, wartość umowy 32 tysiące w trakcie realizacji. Zlecenie budowy nowego rdzenia wokół szkoły PSP nr 1, budynek dawnego gimnazjum nr 2, ulica Słowackiego i Plac Konstytucji, wartość umowy 50 tysięcy mniej więcej złotych. Umowa w trakcie realizacji. Przygotowanie, ogłoszenie przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu pionych. Termin składania oferty wpływa 15 grudnia. Przygotowanie, ogłoszenie przetargu na dostawy energii elektrycznej dla gminy miasta Pionki i jednostek organizacyjnych. Do 31 stycznia 2019 roku. Termin składania ofert upływa 19 grudnia. Zlecenie wyłużenia oświetlenia ulicznego na ulicy Fabrycznej. Dowieszenie 6 sztuk opraw oświetleniowych istniejących na istniejących słupach energetycznych. Wartość umowy do 6564 zł. Rozbudowa chodnika na końcu ulicy Polnej. Wartość umowy to 27500 zł. W międzyczasie jest na ukończeniu do końca roku. MZUK realizuje zadanie na skwerze na Alejach Lipowych. Jak Państwo pamiętacie, 100 tysięcy na zieleń miejską przeznaczyliśmy, więc i połowa poszła na rozebranie starej zarastanej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jana Pawła II.
i na skwer na ulicy Aleje Lipowe. Będziemy musieli potem gdzieś z końcem pierwszego kwartału znaleźć środki, żeby po prostu w tych miejscach piękną zieleń można było zasadzić. Nastąpił kolejny element, etap budowy cmentarza komunalnego. Do końca roku będzie wykarczowany ten teren. Spieszymy się dlatego, że mamy materiał ziemię z między innymi w tej chwili z rozpoczętej modernizacji oczyszczalni ścieków i ten piasek będzie składowany na cmentarzu, jak Państwo wiecie. Tam trzeba nasypać 2 metry, dlatego że jest bardzo niska woda i w projekcie cmentarza jest uwzględnione. W międzyczasie również podejmujemy działania dotyczące pozyskania środków odnośnie usunięcia nitrocelulozy z taryndeponitu. Pierwszy etap tegoroczny został zakończony. Zadanie nie zostało w pełni wykonane przez firmę MESCO, dlatego będą naliczone kary umowne dość znaczące, osiągające kwoty blisko 1 000 000 zł. W dniu dzisiejszym pani burmistrz jest w wojewódzkim funduszu przez wojewódzki fundusz w Radomiu, w Warszawie, żeby złożyć wniosek, to co Państwo głosowaliście ostatnio, o pożyczkę. Po to, żeby to skonkludować, o 9 rano jest w poniedziałek posiedzenie zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Będę tam dyżurował od 8 do 9, żebyśmy dobili swego i żebyśmy te pieniądze mogli pozyskać. W międzyczasie również chcę poinformować Państwa, że złożyłem pismo do wojewody odnośnie nowego planu organizacji systemu ratownictwa medycznego. Nie zgadzam się z koncepcją obniżenia w pionkach karetki do poziomu podstawowego. Mam specjalistyczny poziom karetki pogotowia z lekarzem dyżurującym. Zwracam uwagę, że jest niezrozumiałe dla społeczeństwa, dlaczego w sytuacji, kiedy nasze miasto jest czerwonym punktem, jednym z niewielu na mapie województwa mazowieckiego, wysokiego zagrożenia awarią przemysłową dużego stopnia, chodzi o firmy MESCO i firmy Sudal, żeby w takim miejscu nie stacjonowała specjalistyczna karetka. Również jest to niezrozumiałe w sytuacji, kiedy usuwamy jeszcze materiał wybuchowy z terenu pronitu. W takiej sytuacji takie działanie jest nielogiczne, nieracjonalne i groźne. Proszę Państwa, na osłodę próbowano nam dodać półtora karetki zwykłej, że tak powiem. Zwracam uwagę, że to jest pozór, dlatego że po roku czasu okazałoby się, że obciążenie karetek jest na tyle niskie, że te pół karetki z powrotem by nam zabrano. Więc w ten sposób, żeby uspokoić na chwilę, pokazać, że coś się daje, a drugą ręką się zabiera. Wystąpiłem w tej sprawie wojewody, czekamy na pozytywne dla nas, jak myślę, rozwiązania. Przeprowadziliśmy konsultacje w zakresie koncepcji funkcjonowania ciepłowni miejskiej w związku z wchodzącymi w życie dyrektywami unijnymi. Kolejne spotkanie w tej sprawie będzie i kontrpropozycje rozwiązań. We wtorek spotyka się Rada Nadzorcza, właściciel, ja w imieniu społeczeństwa, Rada Nadzorcza i firma, która będzie prezentowała koncepcję, co zrobić z ciepłownią po to, żeby nie płacić wysokich opłat środowiskowych i kar. Jak Państwo pamiętacie, w międzyczasie również mieliśmy drugie spotkanie dotyczące organizacji oświaty w mieście Pionki i wnioski zostały w ten sposób pozytywnie zebrane. Jeśli chodzi o wydział promocji, to informuję, że został zakończony remont pomnika upamiętniającego byłych pracowników PWKM w Pionkach. Koszt 104 tysiące, z czego 80%, 83 tysiące pokryło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To, co pozostało, tak naprawdę to trzeba będzie teraz negocjować z właścicielem muru, który tam jest w tyle tego pomnika, po to, żeby go również wyremontować, żeby całość tego miejsca po prostu w godny sposób rzeczywiście wyglądała. W dniu 4 grudnia w naszym mieście odbyły się uroczyste obchody 10. rocznicy sztandaru miasta i ogłoszenia świętej Barbary patronki miasta Pionki. W uroczystościach Państwo radni też brali udział. Jestem pod wrażeniem koncertu, który się odbył w kościele. Fantastyczna rzecz. W trakcie tych uroczystości mieszkańcy na moje ręce otrzymali upominek, fundację insygnii władz samorządowych. One
stały się własnością samorządu. Jeżeli Państwo sobie zażyczycie w dowolnym momencie, w tej czy w innej kadencji, zostaną złożone projekty uchwał wprowadzających w obieg prawny tych insygniów. 12 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Piątkowskiej Rady Młodzieży, w którym wręczono kolejne laury młodzieżowe. One dają znaczące zniżki, między innymi na siłowni 50%, były wejściówki do niektórych instytucji miejskich są bezpłatne. Podczas spotkania omawiano również wyjazd do Wiszniewa. Dzisiaj otrzymałem przed chwilą potwierdzenie, że jest wystarczająco ilość chętnej młodzieży do wyjazdu, który odbędzie się między 3 a 7 stycznia. Na zaproszenie pana burmistrza Wiszniewa i mieszkańców zapraszamy również seniorów do udziału w takim wyjeździe. Rozmawiano również o projekcie, który realizuje klub sportowy, czyli klub sportowy Delfin. Uważam, że bardzo ciekawy projekt, który polega na wspólnym odwiedzaniu siłowni miejskiej przez osobę aktywną w środowisku i osobę pasywną, wycofaną, która nie bierze udziału w życiu klasy, szkoły czy społeczności młodzieży. Projekt ten będzie realizowany w pierwszym kwartale 2018. Mam nadzieję, że poprzez samorządy i stowarzyszenie uda się takie pary aktywizujące młodzież dobrać. Zapraszam, to już tutaj też jest informacja, na Wigilię Miejską 21 grudnia na godzinę 15:30 do Ogródka Jordanowskiego. Podczas spotkania wigilijnego będzie koncert zespołu góralskiego w Trebunie Trudki. Jeśli chodzi o Wydział Strategii Rozwoju, to złożone zostało rozliczenie termomodernizacji PG2. Zostało przygotowane i złożone rozliczenie LGD. Chodzi o projekt realizowany nad stawem. Jeśli Państwo nie mieli okazji, bo to już po sezonie tam być, to ostatnim elementem była budowa plaży, która jest ogrodzona, wytyczona, powiększona na tym obszarze. Prowadzone są prace na temat rozszerzenia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Próbuję tutaj oddziaływać również przez kolegę prezydenta Stalowej Woli. Wniosek jest w Ministerstwie Rozwoju. I jak szybko trafi na posiedzenie rządu i czy uda się tą działkę objąć strefą, zależy inwestycja firmy, która ubiega się o możliwość rozbudowy na tym terenie. Kontynuowane są prace nad wnioskiem RPO Przod w Pionkach. W dniu dzisiejszym podpisałem z panią skarbnik i panem marszałkiem umowę na realizację projektu modernizacji rewitalizacji ośrodka Staw Górny. To jest ta kwota 6 milionów złotych cirka, o której Państwo już byliście informowani. Uzupełniany był wniosek do rozliczenia pożyczki na wymianę oświetlenia LED-owego. Prowadzone są prace rozpoznawcze na temat możliwości budowy domu mieszkalnego. Wczorajszy pracownik był obecny na spotkaniu w ministerstwie w sprawie programu Mieszkanie Plus. Przygotowujemy się do złożenia wniosku na termomodernizację, czy nie, rewitalizację, przepraszam, 3 hoteli na ulicy Alei Bowej Leśna. Prowadzone są również prace przygotowujące do złożenia innych wniosków. Jeśli chodzi o Wydział Mienia Gminy, to wyłoniony został podmiot do opracowania studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Pionki. Mamy z tym problem. 2 lata firma, która powinna to realizować, nic nie zrobiła. Praktycznie musimy procedurę zaczynać od nowa. A to bardzo niedobrze, proszę Państwa, dlatego że w naszym interesie jest, żeby wykorzystywać okazję. Jeżeli był inwestor, który był skłonny wybudować osiedle na 300 mieszkań, a my nie potrafimy wystarczająco szybko działać, żeby zmieniać plan miejski i plan zagospodarowania przestrzennego, to niestety tracimy szansę. Regulowane są sprawy majątkowe z PWKC. Przyznam szczerze, że to jest takie dość bulwersujące, że przy tworzeniu PWKC wiele elementów nieruchomości, które powinny przynależeć do spółki, nie zostały spółce przekazane i znajdują się we władaniu miasta. Porządkujemy te sprawy. Spółka ma obowiązek je prawdopodobnie kupić, spłacając miastu
koszty zakupu, a my z kolei w ten sposób odciążymy nasze opłaty do produkcji, które zaczynamy od 1 stycznia, za odprowadzanie wód deszczowych. To jest ta działalność, którą produkcja rozpoczęła w tym roku. Kompletowane są również materiały do złożenia wniosku do wojewody mazowieckiego w sprawie nabycia przez miasto prawa własności nieruchomości na Sienkiewicza. I walczymy, proszę Państwa, jak to jest rzecz bardzo uciążliwa i bardzo nieprzyjemna, o prawo do inwestycji na pasie przylegającym do stawu górnego. Chodzi o wał, który jest własnością miasta. Mamy w księdze wieczystej i w akcie notarialnym własność wałów, natomiast nie mamy własności terenów. I dokładnie mija w miesiącu grudniu rok czasu. Nie mogę się doprosić o użyczenie tego terenu. Był ping-pong swojego rodzaju stosowany przez starostwo, przez służby wojewody. W tym zakresie wmieszano również wojewodę. I dotąd nie mamy prawa do inwestycji, a mamy na tę inwestycję w suma summarum 6 milionów. I chciałbym, żeby sensownie, racjonalnie wydać te pieniądze. Wydział Rozwoju przygotowuje w tej chwili do ogłoszenia konkurs na koncepcję architektoniczną stawu. Nie mamy czasu, musimy się spieszyć i są to takie sytuacje, które mocno nas hamują. Chcę również Radę Miasta poinformować i bardzo proszę, żebyśmy w końcowej części Rady Miasta dzisiaj przegłosowali stanowisko Rady w tej sprawie. Czy będziemy się chcieli odwoływać, to wtedy na najbliższą sesję byśmy przygotowali materiały, czy też nie. Odnośnie decyzji wojewody o zmianie nazwy ulicy, tak zwana dekomunikacja przestrzenna. Ja mam informację, którą otrzymałem od wojewody, tak, więc będę to się poruszył. Więc chciałbym, żeby Rada zajęła stanowisko, bo jeżeli tak, to będziemy musieli przygotować stosowny wniosek uchwały Rady Miasta z uzasadnieniem, żebyśmy podjęli kroki prawne. Jeżeli Państwo Radni staną na stanowisku, że akceptuje stanowisko wojewody i nie odwołujemy się, to ulica 15 stycznia zmieni nazwę na ulicę Niepodległości. Co zresztą wiązałoby się z Legionówką i historycznie z tym fragmentem. Także to poproszę, żebyśmy w międzyczasie przemyśleli, żebyśmy mogli przegłosować, jeśli Państwo macie stanowisko, żeby ewentualnie podjąć stosowne kroki. To chyba są najważniejsze rzeczy. Jeżeli będą pytania, to inne rzeczy. Wczorajszym odbyłem spotkanie z mieszkańcami. Tłumów nie było, pytań za dużo, czy jakichś tam problemów nie było. Niemniej jednak uważam za swój obowiązek cyklicznie, systematycznie z mieszkańcami się spotykać. Po prostu, żeby dać szansę sobie na rozmowę o mieście. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Upoważniliście mnie Państwo dzisiaj głosowaniem do tego, żebym zabrał jednak głos, za co po raz kolejny dziękuję. Postaram się to zrobić szybko, w krótkich punktach. Od razu zaznaczam, że nie zamierzam prowadzić polemiki ani dyskusji, chcę tylko stwierdzić pewne fakty. Chciałbym najpierw poprosić Państwa radnych o to, żebyście pamiętali, że Biuro Rady funkcjonuje cały czas. Cały czas funkcjonuje dzień pod nią. No, nadal funkcjonuje w warunkach utrudnionych, przypominam, ponieważ nadal obsługuje nasze biuro jedna osoba i pani Beata nie jest w stanie chociażby na bieżąco, zresztą przy zmianie technicznej, na bieżąco przepisywać protokoły. Ale to, że biuro funkcjonuje, przychodzą do niego różnego rodzaju pisma, chciałbym Państwa uczulić do jak najczęstszego zaglądania, zapytania właśnie o przychodzące pisma, ponieważ jest wiele spraw, które można od razu na bieżąco wyjaśnić i warto się z tymi pismami zapoznawać po to chociażby, żeby nie kserować nie wiadomo jakiej ilości później, żeby Państwu przedstawić, bo papieru szkoda. I tak przy okazji właśnie tego wątku ekologicznego chcę powiedzieć tak. 6 milionów złotych to jest bardzo dużo pieniędzy. 6 milionów złotych, które udało się miastu pozyskać na ośrodek na Stawem Górnym, to jest tak dużo pieniędzy, że można z niego wybudować wieżę Babel, przenośną oczywiście, nie w sensie dosłownym, ale w przenośni,
Ale można również zabetonować ten staw i ogrodzić parkanem i zrobić z niego miejsce nieprzyjazne dla ludzi mimo pozorów przyjazności. Ja osobiście jestem zwolennikiem bardzo naturalnych form funkcjonowania ludzi z przyrodą, współdziałania ludzi i przyrody. I już na pewne sprawy, że tak powiem, techniczne związane z zabudową stawu zwracałem uwagę. Mój ostatni pobyt nad stawem przeraził mnie niejako, kiedy zobaczyłem, że plaża zdominowała coś, co było naturalną rzeczą i rosło przez kilkadziesiąt lat, czyli wycięciem pięknych lip, które tam stały. Nie widzę zupełnie powodu, bo można było jedną i drugą sprawę ze sobą połączyć i plaża, na której znajdowałyby się przestrzenie z naturalnym cieniem, byłaby rzeczą chyba zdecydowanie ładniejszą i lepszą niż ta propozycja, którą w tej chwili mamy i której już nie odwrócimy. Bo nawet zasady drzew to są następne długie okresy ich wzrostu. Zwracam uwagę na to. Żebyśmy zachowywali pewną dozę zdrowego rozsądku i nie zapędzali się w techniczne zagęszczanie pewnych tak zwanych udoskonaleń, jednocześnie niszcząc naturalną przestrzeń, jaka tam do niedawna jeszcze była. Sygnalizuję już Państwu, że za każdym razem będę protestował w każdy dopuszczalny prawem sposób i będę angażował również inne osoby, bo wiele osób do mnie zwraca się w tej kwestii, jeżeli będą próby na przykład wprowadzenia silników spalinowych na akwen wodny, jeżeli będę, co słyszałem wczoraj podczas spotkania pana burmistrza z mieszkańcami, będą próby ogrodzenia stawu ścieżką spacerową, bo to stoi w absolutnej niezgodzie ze zdrowym rozsądkiem, ponieważ ogromna część stawu to są stanowiska naturalne zarówno wylęgu ptactwa, siedlisk ptaków, jak też tarliska ryb i innych stworzeń wodnych, które tam są. Skoro już w sposób tak zwany cywilizacyjny zasiedliliśmy jedną część stawu, zostawmy przyrodzie drugą część, żeby ona mogła tam funkcjonować w sposób jak najbardziej naturalny. Zwracam na to uwagę, podkreślam, że jest to rzecz ogromnie ważna. Niestety muszę się odnieść, nie miałem zamiaru, ale dzisiejszy wniosek radnego Kustry o zabronienie mi zabierania głosu w ten sposób zmusił mnie do tego, żeby powiedzieć, że w wyniku mojej być może przez niektórych ocenionej jako zbyt radykalny sposób wypowiadania się na tematy, na które się nie zgadzam, mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli się z czymś nie zgadzam, to nie zgadzam się z przekonania, a nie z przemyśleń czysto spektakularnych. A jeżeli z czymś się nie zgadzam do bólu, do granic mojej własnej wytrzymałości, to mówię w sposób taki, jaki niesie dana chwila. I nie ma w tym żadnego zamiaru, żeby komukolwiek, cokolwiek, prywatnie, indywidualnie zarzucać czy wypominać. Wypowiadałem się na różne tematy, będę się wypowiadał niezależnie od tego, czy będę, nie będę przewodniczącym, to nie ma związku jedno z drugim. Nie ma żadnego związku, proszę Państwa. Nie będę oceniał tego zdarzenia, ono zostało przez Państwa jako radnych ocenione w głosowaniu. Dzisiejsze głosowanie potwierdziło pewne sposoby postępowania. Pan burmistrz, też nie chciałem się poruszać tego tematu, ale pan burmistrz zaprosił nas i to mnie znowu zaskoczyło do tego, żebyśmy post factum w niedługim może czasie zajęli stanowisko jako rada w sprawie tak zwanych łańcuchów. Zajmę dzisiaj krótką jedną wypowiedzią. Mówiłem to już wielokrotnie, Państwo znacie mój pogląd. Mój pogląd jest oparty na przepisach prawa. Mój pogląd oparty jest na przepisach prawa, które stanowi jednoznacznie. Cały proces pozyskiwania tak zwanych łańcuchów, insygniów władzy
przeprowadzony został w naszym mieście niezgodnie z prawem, niezgodnie z ustawą o odznakach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978 roku i skieruje stosowny wniosek do komisji rewizyjnej o zbadanie prawidłowości. Mówię, że znam już wynik tego głosowania, bo mam opinię prawną o zbadanie procesu dochodzenia do pozyskiwania tych tak zwanych insygniów. Póki co leżą one gdzieś tam w szafie zamknięte i insygniami nie są i myślę, że długo mogą nie być. A zachęcanie radnych do głosowania wstecznego uważam za rzecz nieodpowiednią. To wszystko na ten temat. Proszę Państwa, tu proszę o odwrócenie, ponieważ Panie Burmistrzu, ja powiedziałem tylko tyle, że proces pozyskiwania jest niezgodny z ustawą. Ja to słyszałem i chcę to skomentować. Mam prawo do tego, przepraszam bardzo. Informacja przewodniczącego rady. To jest moja, właśnie, to jest moja informacja. Wymaga się odwrócenia, nie ma takiej prawa. Ale to jest moje osobiste, przepraszam. Panie Burmistrzu, to jest moje przysłuchanie, to wie pan, robi mi zarzut. Zanim zapadła podanie w opinii budżetowej. To jest skandaliczne. To jest nie życzę tego. Panie Burmistrzu, może tutaj pan nie życzy. To jest moje wyjaśnienie, mój pogląd. Będą jeszcze wolne wnioski. Będą wolne wnioski. Ja nie wypowiadałem się ad vocem, tylko mówiłem o tym, co jest. Nie postawiłem panu zarzutu, powiedziałem, że będę kierował sprawę do komisji rewizyjnej, sprawdziła zgodność z ustawą, a ja dzisiaj wiem, że ten proces był niezgodny. Ja mam prawo wyrazić swój pogląd na ten temat. Proszę o prawo wyrazić. Panie Przewodniczący, zanim w takim razie, zanim ja chcę panu i państwu przeczytać. Widzisz, Wyszak, inną. To jest skandal. Być może skandal. Tak jest. Chcę tylko państwu przeczytać prawdę. Jedno zdanie. Ale to już mówił pan przewodniczący na temat rozbuchanego. Tak to jest, panie burmistrzu, jak się nie działa, to nie znamy. Proszę państwa, jedno zdanie z ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku. Nie będę nic interpretował. Artykuł 3 punkt 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i symbole. I to jest wszystko. Czy to mam pytanie? A czy może pan mi powiedzieć, czy jest taka uchwała? Ale mogę pan? Proszę bardzo. Proszę państwa. Chcę zwrócić uwagę państwu, po pierwsze, jest rzeczą wysoce niestosowną wyrażanie od kogokolwiek zarzutu naruszenia prawa, zanim się nie zweryfikuje swojego indywidualnego poglądu. Więc pan powinien powiedzieć tak, według mnie może stanowić to podejrzenie naruszenia prawa. Tak się wypowiada człowiek, który ma świadomość słów, których używa. A przesądzanie o tym narusza moje dobro osobiste. Jest rzeczą skandaliczną, jeżeli ktoś powie, pan łamie prawo i nie pozwala się tej osobie obronić. Dzieci uczymy w przedszkolach, że jak jest zarzut wobec dziecka o to, że postąpiło niedobrze, ma prawo wypowiedzieć się. Dlaczego tak zrobiło i czy to jego zdaniem jest właściwe, czy nie. Proszę państwa, oczywiście komisja, rozumiem, rewizyjna zajmie się sprawą i wyrazi swój pogląd, a ja zachęcam państwa, ponieważ mam praktykę już z poprzedniej kadencji, 10 lat temu, proszę kierować to i do prokuratury, i do sądu. Ja się tego nie obawiam. Nie obawiam się odnośnie również tego, że w żaden sposób prawa nie naruszyłem. Na dzień dzisiejszy stan jest następujący. Podjąłem działania w ramach swoich kompetencji, które posiadam. Pozyskałem fundatorów,
wystąpiłem o opracowanie projektu, który został pozytywnie zaopiniowany przez ministra spraw wewnętrznych po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji heraldycznej. A wszystkie te działania są zgodne z prawem i do nich ja jako burmistrz mam prawo. Na dzień dzisiejszy, pan ma rację, należałoby powiedzieć, na dzień dzisiejszy nie są to jeszcze insygnia. One się stają po podjęciu przez Radę Miasta stosownej uchwały. Ale one dzisiaj są przygotowane i całe oprzyrządowanie prawne jest gotowe dla Rady Miasta, aby taką uchwałę mogła podjąć. Pan przewodniczący był wiceprzewodniczącym w Radzie Powiatu i wtedy, kiedy nie był przewodniczącego, podejrzewam, również łańcuch przewodniczącego wkładał na swoją szyję. Uprzejmie pana zachęcam, żeby zapoznał się pan, jaka była procedura przy wprowadzeniu tego insygnia w powiecie radomskim i w każdym innym mieście, gdzie taka procedura była podejmowana. Jak to wygląda, proszę państwa? Otóż organ wykonawczy podejmuje działania w celu przygotowania stosownych materiałów do uchwały Rady Miasta. I dopiero wtedy, kiedy jest już wszystkie opinie pozytywne ministra, komisji, kiedy są te insygnia przygotowane, odbywa się uroczysta sesja, podczas której są one wprowadzane w obieg prawny. I dzisiaj mamy dokładnie taką sytuację. Wszystko jest gotowe. Nie wydaliście państwo z budżetu miasta ani z budżetu. Mamy fundatorów, którzy włożyli swoje pieniądze, żeby sprawić prezent miastu. Nie państwu i nie mnie. Miastu. Całemu społeczeństwu. Od Rady Miasta tej kadencji, czy przyszłej, czy pięć kadencji następnych, zależy, kiedy zostaną one wprowadzone w obszar prawa. A teraz jeszcze tak się zaśmieję delikatnie. A ciekaw jestem dzisiaj, na jakiej podstawie można mi zarzucić naruszenie prawa. Gdybym ja, przepraszam bardzo, proszę państwa, powiem prosto. Gdybym ja dzisiaj ten łańcuch włożył i gratulował seniorom, że mają jubileusz małżeństwa, wtedy mielibyście państwo prawo powiedzieć, że naruszyłem prawo. Dlatego, że zastosowałem insygnium, które nie zostało przez Radę Miasta w obieg prawny wprowadzone. A na dzień dzisiejszy to tylko się mogę uśmiechnąć i powiedzieć, proszę o wniosek do prokuratury albo i do Komisji Europejskiej. Dziękuję uprzejmie. Proszę mnie nie obrażać, bo ja prawa nie naruszę. Panie burmistrzu, jestem najdalszy od próby obrażenia pana. Najdalszy. Chcę pan wiedzieć, że pan naruszenie prawa na pewno to świetnie wygląda. Proszę państwa, jedno zdanie i kończę temat. Cała procedura związana z tym fragmentem uchwały, który przeczytałem, jest doskonale opisana i najpierwszą rzeczą, która jest przy podjęciu kroku w tym kierunku, jest uchwała Rady. Nie ma. Ależ tu nie ma jej. W związku z tym, nie tam przeczyta. Gdzie to jest taki wymóg? Ale nie jest w uchwale, jest w rozporządzeniach do uchwały. Nie ma. Do uchwały jest. Przyjmuje, a nie decyduje. Skieruję sprawę i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informacje z prac komisji problemowych. Panie przewodniczący, szanowna rada, panie burmistrzu. Komisja Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki spotkała się z sesjami dwukrotnie. Analizowaliśmy projekt budżetu miasta na 2018 rok, jak również zajmowaliśmy się korespondencją kierowaną przez przewodniczącego na ręce komisji i przygotowaliśmy poprawki do budżetu miasta na 2018 rok. Dziękuję bardzo. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Komunalizacji spotkała się raz, opiniowała budżet na 2018 rok. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w okresie między sesjami spotkała się raz. Opiniowany był projekt uchwały budżetu na miasto 2018 rok. Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna spotkała się trzy razy w sprawie odpowiedzi na skargę i pismo skierowane do niej oraz dwukrotnie dotyczyło to analizy dokumentów związanych z planowanymi kontrolami przez komisję rewizyjną, a między innymi dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem czystości w mieście
przez 3 lata naszej kadencji, następnie wpływy z podatków od osób fizycznych i prawnych i sprawy zadłużenia miasta, w tym kredytów i pożyczek w tym okresie i stosowne analizy i odpowiedzi i uchwały będą na następną sesję przygotowane. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu? Komisja Budżetowa spotkała się 3 razy i na wszystkich spotkaniach rozmawialiśmy o przedłożonym przez pana burmistrza projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Komisja Infrastruktury? Komisja spotkała się 2 razy. Też zajmowała się analizą projektu uchwały budżetowej i drugim razem zapoznała się z pismami przychodzącymi skierowanymi do komisji. Dziękuję bardzo. Punkt 10. Debata i podjęcie uchwały. Proszę państwa, mamy dzisiaj do przedyskutowania i podjęcia decyzji w sprawie 3 uchwał. Uchwała numer 3. Macie państwo je załączone w tym całym pliku. Projekt uchwały numer 3 Rady Miasta Piątki Gnieźnieńskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Miasta Piątki instrumentem płatniczym. Czyli krótko mówiąc, stosowanie. Pani Skarbnik, proszę. Minister Rozwoju Finansów włożył taki program do płatności, właśnie taki wyższy dodatkowy. Do tego programu mogą przystąpić gminy, głównie do obsługi swoich płatności związanych z podatkami i opłatami lokalnymi. Na 3 lata gmina otrzymuje nieodpłatnie urządzenie, które służy do zarządzania płatności. Czy terminal leciał mi z powodu. Należą się dwa takie terminale. Natomiast prawdopodobnie będziemy wykorzystywali tylko jeden, dlatego że mamy w jednym punkcie miejsce przyjmowania opłat od mieszkańców tych podatków w nieruchomości. W innych jednostkach naszych ten terminal nieodpłatnie nie może funkcjonować, jednak mamy możliwość ewentualnie podpisania umów z dostawcami takich terminali z określeniem oczywiście komisji od obsługi tej dostawcowej. Otrzymaliśmy ofertę, 65% stanowić może opłata dokonywanych płatności, jeśli chcielibyśmy takie terminale zainstalować. Oprócz oczywiście terminali możemy również w ramach tego programu korzystać z płatności poprzez telefon. W tej chwili co prawda obsługą objęte są tylko 3 banki. Jeśli ktoś z petentów będzie posiadał rachunek bankowy w takim banku, to takiej płatności telefonem będziemy dokonać. Telefony właśnie do nas do urzędu przychodzą przede wszystkim ludzie starsi, oni raczej noszą pieniądze w portfelu niż posługują się jakąkolwiek kartą, ale mamy też takie osoby, które przychodzą i dokonują płatności kartą. A podjęcie takiej uchwały umożliwi nam dokonanie, znaczy przeprowadzenie dalszej procedury wdrożenia tego systemu. Czy ktoś z państwa radnych chcę w tej kwestii, widzę, że myślę, że tu nie ma powodu do dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 3 Rady Miasta Piątki dnia dzisiejszego w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy Miasta Piątki instrumentem płatniczym. Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? 14. Dziękuję. Chciałem przez moment zaproponować państwu, żeby podnieść do góry kartę kredytową czy płatniczą. Myślę, że wszyscy mamy w kieszeni. To jest odpowiedź na potrzebę. Projekt uchwały numer 4 w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Miasta Piątki na 2018 roku. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, uwagi? Jeżeli nie,
Kto z pani panów radny się za przyjęciem uchwały nr 4 z dnia dzisiejszego w sprawie uchwalenia ministerów programu profilaktyki, jak wraz z załącznikiem, proszę o podniesienie ręki do góry. 4. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wprowadzona została dzisiejsza uchwała nr 5. Jest to uchwała finansowa. Proszę państwa, ja od razu powiem, bo widzę, że mamy w tej chwili dylemat i rozdźwięk. Rozmawialiśmy na temat z panią skarbnik, z panią wiceburmistrz, na temat ewentualnego zorganizowania sesji 28 grudnia, tak zwanej czyszczącej. Bo widzę, że ja mam w tej chwili poważny problem. Tak zwanej czyszczącej. W dniu dzisiejszym otrzymałem projekt uchwały nr 5, którego zostało przegłosowane. Zmiana porządku obrad nastąpiła. Widzę, że jest dylemat, że jest rozbieżność stanowisk burmistrza i skarbnika. Natomiast pod adresem, tak to powiem, sesji na 28 dostałem z kolei dzisiaj propozycję, o której chcę państwa poinformować, 6 kolejnych uchwał, z których kilka, co najmniej, moim zdaniem, wymaga bardzo dogłębnej analizy, ponieważ są to między innymi uchwały w sprawie zmiany uchwały o zwolnieniach z podatków. Proszę. W sprawie podatku od nieruchomości. A nie, to jest ta sama, tylko dwa razy. Uchwała bardzo ważna w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości wchodzących w skład zasobu miasta i gminy oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. W sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i również uchwała, o której dzisiaj już zaczynaliśmy rozmawiać na początku sesji budżetowej, dotycząca zmiany uchwały o zbywaniu majątku, w tym majątku w postaci mieszkań, jednoczesną zmianę stawek, które pan burmistrz dzisiaj już prezentował po części. Uchwała, której ja nie mogę, proszę państwa, w żadnym wypadku przyjąć do głosowania w ostatnim dniu roku, ponieważ już mówiliśmy o tym, że ona wymaga długiej dyskusji we wszystkich komisjach i z całą pewnością wymaga również zebrania wszystkich komisji do przedyskutowania tej sprawy jak gdyby na przedsesji roboczej, bo to jest sprawa zbyt wielka. W związku z powyższym ja tych uchwał nie widzę, ale tym bardziej, że otrzymałem informację tu od wielu kolegów, że wiele osób będzie nieobecnych. Zaczynam mieć wątpliwości, czy w ogóle zostanie zebrane kworum. A poza tym uważam, że tak ważne uchwały nie powinny być głosowane w minimalnej spełniającej warunki kworum ilości radnych. W związku z powyższym również propozycja dotycząca jednej z uchwał związanych ze zmianą wysokości stawek za odpady
nie może być wprowadzona dzisiaj na sesję nagle, rzutem na taśmę, mimo że ona powinna obowiązywać od 1 stycznia. Mimo że Radkom zwiększył nam stawki. No my nie możemy tego bez poważnej dyskusji analizować. W związku z powyższym, to informacja za chwilę pani skarbnik powie na temat tej piątki. W związku z powyższym, proszę państwa, zaproponowałem, żeby te uchwały, niezależnie niestety od konsekwencji finansowych, bo na przykład w kwestiach śmieci będziemy mogli to wprowadzić, czy to, czy inną propozycję dopiero od 1 lutego niestety, ale nie można takich rzeczy ważnych podejmować na chybcik, na kolanie i na szybko. Zaproponowałem, żeby sesja najbliższa, jako że od 15 mamy ferie, odbyła się w tygodniu pomiędzy 8 i 12. Zaproponowałem 9 we wtorek, jak to zwykle bywało, o godzinie 16. I wszystkie te sprawy dotyczące. I teraz pani skarbnik, do pani pytanie. Mówię o tym pakiecie, który mam nadzieję pani zna, bo pani je podpisywała. O tym całym, chociaż nie wszystko, bo tutaj jest na przykład radnego pana Szwabowicza propozycja komunalne i, że tak powiem, majątkowe uchwały. Że tych uchwał nie będziemy w tej chwili wcześniej jak na sesji 9 omawiać. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę, żebyście Państwo rozważyli taką rzecz. Mianowicie tu się zgadzam z tym, że te uchwały w większości wymagają pewnego przemyślenia, pewnej dyskusji, pewnej wspólnej mądrości, jakie rozwiązanie wybrać. Natomiast jedna z tych uchwał, rzeczywiście ta śmieciowa, niesie ze sobą konsekwencje. Jeżeli przed chwilą Państwo rozważaliście, skąd przenieść 30 tysięcy na przykład na chodnik na Kojoczy, to jeden miesiąc opóźnienia wejścia w życie uchwały, mam nadzieję, po rozmowie, która spowoduje, że system odbioru śmieci zostanie zrównoważony finansowo. To jest kwota 30 kilku tysięcy złotych. Czyli kwestia tego, czy wejdzie to w życie od 1 stycznia, czy od 1 lutego, to jest 30 kilka tysięcy złotych, które będziemy musieli dopłacić. Jest pytanie w związku z tym, czy nie potrudzić się jednak. Pewnie jeszcze jakaś przerwa będzie. Bo, przepraszam, bo Państwo pewnie nie znają treści tej uchwały. Radkom podniósł 1 stycznia opłatę za śmieci o 2 zł. I jest, system powinien się sam finansować. Więc jeżeli mamy płacić więcej za składowanie śmieci, to musimy zebrać od mieszkańców. Jeżeli zbieramy później o miesiąc, no to w zasadzie powinniśmy o 1/12 w takim razie podwyższyć jeszcze bardziej od skoro do tego, no, czyli podwyższyć stawkę śmieciową, żeby rok nam się zapił finansowo. Od Państwa zależy, czy ta uchwała, czy ją jeszcze dzisiaj przedyskutować. No, proszę Państwa, to nie od nas zależy. Panie Burmistrzu, bo zaburzamy sobie zupełnie i druga rzecz, proces. Chciałem jeszcze zapytać, bo proszę Państwa, tutaj będzie teraz dyskusja o uchwale tej budżetowej. Dostałem między jej przygotowaniem a dzisiejszą sesją pismo z Komisariatu Policji o pomoc w pozyskaniu auta. Gmina Pionki zadeklarowała 20 tysięcy. Jeżeli nie byśmy wspomogli policję kwotą 15 tysięcy złotych, to jest dla nich szansa, że do końca grudnia jeszcze otrzymaliby samochód, bo jest jeszcze jakaś szansa na to.
trudno ocenić, bo dostaną dokładnie tuż przed świętami informacje, czy dostaną to auto, czy te pieniądze spożytkują, te 15 tysięcy, czy nie. Dlatego uprzejmie proszę o przemyślenie. Krystian, to może. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja mam pytanie. Kiedy przyszła informacja z Radkomu o podwyższeniu opłaty za śmiecie? Kiedy? Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to pismo przyszło, pierwsze było z 27 listopada o podjęciu uchwały w sprawie zwiększenia tych cen za przyjmowanie odpadów na składowisko. I tu jest wpływ 27 listopada. Myślę, że jeszcze było 27 listopada. Być mieszkańcy powiadomieni, że Radków podnosi za śmiecie. Dziś my jesteśmy w tej sesji zaspektowani, że podwyżkę jest. Może są inne rozwiązania, żeby uniknąć tej podwyżki. Media publiczne podają, że w przyszłym roku przygotowane są inne podwyżki centralne, więc obciążanie mieszkańców. Trzeba poinformować mieszkańców, że Radkom pismo na stronach miasta ogłoszenia w Wojskupach, Radkom podwyższa miasto za śmiecie. Niech mieszkańcy wiedzą. Bo później jest podmiot taki, że Rada Miasta podnosi. Tak nie można. Proszę Państwa, za chwilę. Proszę Państwa, bo może wstrzymajmy tę dyskusję. Za chwilę przywrócimy. Chcę uzyskać opinię Państwa na temat projektu uchwały numer 5. I dokończyć ten element sesji. Dokładnie. Tak. Ja mam tutaj, panie burmistrzu, wypowiem się na ten temat i państwo również, bo to jest sprawa, ale zostawmy to swojemu naturalnemu biegowi. Przygotowany i przedłożony państwu tej uchwały na 5 dotyczy zmian w budżecie miasta. Jeśli chodzi o dochody, to tak zwane morze czyszczące, znajdujemy tam środki finansowe, które przewyższają założony plan. Wśród tych kwot najważniejsze pozycje, generalnie zwiększamy plan dochodów o 347 293 zł, a najważniejsze wśród tych pozycji to jest o 188 tysięcy zwiększamy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie na koniec listopada wynosi prawie 67 tysięcy złotych, a plan, który tutaj widzimy, to jest 180 tysięcy, czyli jakby podwójna wartość założonej kwoty. Drugą dużą pozycją to są decyzje o zwiększeniu nam subwencji oświatowej w wysokości 50 tysięcy na wypłaty z tytułu artykułu 20 karty nauczyciela. To jest dla osób, które firmy rozwiązaną umowę o pracę. Natomiast z 71 129 zł z tytułu zwiększonych obowiązków szkolnych, czyli po prostu większej 40, ta subwencja została nam przeliczona na nasz wniosek zresztą. Inną pozycją, no mało. Inną, ale po pozycji więcej, tak. Jeszcze inną pozycją jest zwiększenie dochodów z tytułu. Przepraszam, mam się wszystko sprawdzić, bo mi się tutaj nie wyda. Podoba mi się i ma prawo się nie podobać. Wpisane tutaj w dziale 756.16, paragraf 034. Wpływy z podatku od środków transportu powinny dotyczyć rozdziału 756.15. Na drugiej stronie ten paragraf powinien dotyczyć rozdziału. Tak, tak, 756.15 i 16.
Wiem, to są takie główne kwoty, natomiast pozostałe to troszeczkę zmniejszamy, bo nie zrealizowali się na tym poziomie, albo minimalnie zmniejszamy. A zwiększamy dochody z okresu 5 tysięcy złotych, to też taka znaczna kwota, z tytułu odpłatności za zatrudnienie rodziców. W przedszkolu numer 2 ta kwota została, 1, przepraszam, zaplanowana na niższym poziomie niż jest potrzebna. Tam doszedł jeden oddział, zresztą w przedszkolu numer 2 też doszedł jeden oddział. Te plany nie zostały zaktualizowane, stąd zwiększenie planu dochodów, jak również planu wydatków w tym paragrafie dotyczącym zakupu żywności. Zagospodarowane w ten sposób środki finansowe zostały przeznaczone po stronie wydatków na realizację takich zadań i tutaj je opowiem. W dziale 613 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych związany z opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej, to jest nasza pomoc potrzeba dla województwa mazowieckiego, o 9225 zł. Dotyczy to zwiększenia zakresu realizowanego zadania poprzez wykonanie projektu lewoskrętu na drodze wojewódzkiej poprzez cmentarze. Tam zawoda projekt nie zawiązał. Drugim zadaniem jest zwiększenie o 20 tysięcy złotych usług remontowych na takie bieżące naprawy i remonty dróg. Przecież mamy pieniądze na biurę. W dziale 700, rozdziale 795 pozostała działalność, czyli w tej części, gdzie przejęliśmy gospodarkę mieszkaniową, wprowadza się nowy paragraf. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego to jest kwota 23 tysięcy złotych z tytułu opłaty za wkłady komunalne wnoszone przez mieszkańców tych jednostek, a przekazywane potem od tych lokali na gminę. Jeśli chodzi o administrację, zmniejszamy o 25 tysięcy złotych wynagrodzenia osobowe pracowników i tą kwotę przenosi się do rozdziału 926.01 obiekty sportowe. W związku z planowanym odejściem na emeryturę jednego z pracowników, tam kwota, nie przewidywano takiego odejścia na emeryturę przy konstruowaniu budżetu. Kwotę zwiększa się o 5 tysięcy, a właściwie w sumie razem o 20 tysięcy złotych wydatki w paragrafie 42.10.4.300 w związku z koniecznością zakupu oprogramowania pierwszego związanego z obsługą gospodarki mieszkaniowej. Do tej pory tą gospodarkę mieszkaniową i do końca roku obsługujemy na bazie programu, który znajduje się w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych. A drugim programem, ten zakup jest łącznie z wdrożeniem tego programu, a drugim programem są to programy dla każdej jednostki oświatowej. Tam obsługiwany do tej pory przez Wydział Usług Wspólnych program Wulkan, no nie spełnia w pełni wszystkich wymogów, które powinien spełniać i zmieniamy ten program na taki, jaki funkcjonuje tutaj u nas w urzędzie do obsługi. Ten nasz się nazywa Expertise z firmy Macrologic. Tak posiadamy i takim programem się posługujemy. Kolejną zmianą to jest zwiększenie o 20 tysięcy złotych kwoty na promocję miasta z przeznaczeniem na działalność klubu promocyjnego. O 2000 zł zwiększamy wydatki w dziale 855 rodzina. O taką samą kwotę zwiększyliśmy również dochody w tym samym rozdziale. Związane jest to ze zwrotami przez osoby, które pobrały nieuprawnienie jakieś świadczenie rodzinne. Te osoby zwracają to świadczenie, zwracają również je z odsetkami, ale mamy obowiązek odprowadzić je do budżetu wojewody poprzez realizowany budżet. Czyli nie poza budżetem, tylko musi się nam znaleźć w budżecie. Kolejnym rozdziałem jest rozdział 900, gospodarka komunalna. Tutaj wprowadzamy do programu 300 w dziale gospodarki odpadami 100 tysięcy złotych. No, nie bilansuje się nam niestety system. Jeśli chodzi o zbiórkę odpadów komunalnych, musimy tutaj przeznaczyć 100 tysięcy złotych na odbiór i składowanie odpadów komunalnych. W oświetleniu ulic zwiększamy wydatki o 35 tysięcy złotych na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. I w obiektach sportowych już wspomniane przeze mnie 25 tysięcy złotych na wynagrodzenia oraz 10 razem 23 tysiące 268 złotych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Jeśli chodzi o te materiały, to dotyczy to zakupu chemii basenowej,
środków czystości, a jeśli chodzi o... do remontu rolży, zakupu tego noża, to rolży. Panie skarbniku, ja mam pytanie, bo jak widzimy tutaj, chyba pani pominęła, albo ja się pominęła pani. Mamy iluminację, świetne, to rozumiem, że już tam kupione. Nie, to nie są, jeszcze nie są kupowane, czekają na podjęcie decyzji. Rozumiem, okej, dobrze, ale proszę mi wyjaśnić inną rzecz. W dziale 801, w rozdziale 801.01 pojawiają się pomoce naukowe, dydaktyczne oraz iluminacje oraz w innym rozdziale 801.04 zakup środków żywności, iluminacji i wypłat. Jedno dotyczy szkół podstawowych, a drugie rozdziale 801.03 czy przedszkoli. Stąd po prostu na budynkach. Znaczy jest taka propozycja, że na budynkach szkół i przedszkoli. Czyli to jest akurat, okej, jasne, proszę. Proszę stanąć. Radny przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja mam taką prośbę do pana burmistrza, pani Skarby. Zadowoluję pani, że pod komendanta komisariatu, który miał pismo o dotację 15 tysięcy. Rozumiem, że ta uchwała jest porządkowa. Może pani burmistrzu autopoprawkę i załatwmy tą sprawę. Tak, to jest tutaj widzimy takie możliwości, zwiększając. Bo jest bardzo bym prosił, żeby przy tej uchwale załatwić 15 tysięcy i wtedy ta kwota mogła być przeznaczona. Ona być może nie będzie wykorzystana, bo komisariat czeka na sygnał. Jak będzie tylko sygnał dłużej, to natychmiast przelewamy i wtedy mają wysłanie. Dlatego też, jeśli państwo byście pozwolili o taką przerwę, żeby przedyskutować taką uchwałę. 10 albo drugą prawkę byśmy mogli zrobić, żeby porać pięć poprzeczkę. Można jeszcze coś zapytać? Zapytamy. Przerwa techniczna. Wznawiam obrady. Trzeba się umyć stać. Oddaję głos pani skarbnik. Ja mogłam przyjechać na naszej prośbie. Projektacji poprawki do tego projektu w związku z propozycją albo zwiększenia wydatków prowadzonych radarów na dofinansowanie radiowozu. Zakupu radiowozu dla naszego komisariatu policji. Środki na ten cel znalazłam w dochodach podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Tam to wykonanie jest jeszcze troszkę większe, także wystarczy na ten cel. Cuda. Chciałam jeszcze te cuda 28 grudnia pokazać, ale nie mam szans też. W związku z tym zmienią się zapisy w uchwale. Może je przeczytam. Tak jakbym ogólny kwot. Zwiększa się tam dochodu o kwotę 362 293 zł, w tym plany roku bieżących o 362 293 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 362 293 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 338 388. Tam poprzednio była pomyłka kwotową, że to 378, tak, a powinno być 338. Zwiększa się plan wydatków majątkowy o kwotę 24 225 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w paragrafie pierwszym zmienia się treść uchwały budżetowej numer 34 na 226 na 2016 Rady Miasta Szanowni Dnia. I punkt pierwszy, paragraf pierwszy, ustęp 1 otrzymuje przyjęcie. Ustala się dochody łącznej w kwocie 73 760 050 zł 39 groszy. Z tego bieżące 462 436 765 22 oraz majątkowe 11 323 285 27 zł. Zgodnie z tabelą numer 1 do ministra uchwały. I ustęp drugi, paragraf pierwszy, ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Ustala się wydatki włączne w kwocie 78 645 938 zł 49 groszy.
tego, bieżące w kwocie 62 miliony 512 tysięcy 372 złote 80 groszy oraz majątkowe 15 milionów 133 565 600 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w tabeli numer 2 do uchwały wyborczej na 2017 rok wprowadza się zmiany w tabeli numer 2 planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały do przedmiotu miasta Piątki. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie dnia podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Jeszcze jedną rzecz chciałam sprostować. Ja powiedziałam, że zaistniał błąd w tabelce, ale tego błędu to tam nie ma. To po prostu takie swoje rozwiązanie. Bo zarówno w jednym, jak i w drugim rozdziale zwiększam o podatek akcjonariuszy. Proszę Państwa, wniosku, proszę bardzo, radny Pacan. Miała być dyskusja? Tak. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Jeśli chodzi o jeszcze budżet, ale to się wiąże z tym. Nie dopowiedzieliśmy, ale już proszę nie odpowiadać mi, tylko tak ja sobie od siebie powiem, że była propozycja Domu Kultury o zwiększenie środków na różne zadania, około 70 tysięcy. Myśmy na tym budżecie nie rozmawiali, ale rozmawiamy na drugi rok. Bo to były na drugi rok i my nie wiemy jako radni, mimo żeśmy już przygotowali budżet, czy te środki na drugi rok będą zwiększone w budżecie. 50 tysięcy. Były kolego, ale w tej chwili rozmawiamy o 50 tysiącach na ten rok. Tak? Na ten rok. I nic nie wiemy na temat, co to będzie za te 50 tysięcy zakup usług pozostałych. Co to może być? To jest jedna sprawa, to może ja już powiem, o co mi chodzi do końca. To jest jedna sprawa i druga sprawa dotyczy promocji. Mieliśmy na w 2017 roku 680 tysięcy na promocji. Z tych 680 tysięcy daliśmy 40 tysięcy prawie na telewizję kablową, na telewizję naszą, 40 tysięcy daliśmy na VAT, zostało nam 600 tysięcy. Z tego daliśmy 300 tysięcy klubowi sportowemu, na siłownię 200 i 100 tysięcy im na działalność statutową, zostało 300. Więc rozdysponowaliśmy 300 i jestem zniesmaczony, że dzisiaj rzutem na taśmę na koniec roku jeszcze musimy szukać 20 tysięcy. No mnie się to nie podoba po prostu. Kolego Stanisławie, ja mam propozycję. Mnie też się to nie podoba. I ostatnia sprawa. Jeśli rozmawiamy o wykonanie projektu na skręt w lewo przy cmentarzu, ja mówię za siebie. Nie wiem, po co my tam dajemy te pieniądze i po co się dali na projekt. Ta droga nigdy nie będzie zrobiona. No to tymi nie wiem. Proszę nie odpowiadać. Cieszy mnie pana optymizm i entuzjazm. Natomiast, proszę Państwa, ja już dzisiaj mówiłem, mnie też się wiele wydatków w promocji nie podoba. Dlatego powiedziałem, że zaproponuję niedługo poważną dyskusję na ten temat, oczywiście nie przed nowym rokiem, bo będziemy mieli pełny obraz, będzie koniec budżetu jeszcze przed przyjęciem sprawozdania budżetowego za rok bieżący. Będziemy mogli o tym podyskutować, na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Rzutem na taśmę nie zmienimy tego, co już się stało, ale myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 5 przez 2017 z dnia dzisiejszego z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję. Proszę Państwa, zakończyliśmy kwestię uchwał. Ale ja jeszcze tylko dopowiem. Panie Burmistrzu, przeprowadziłem rozmowę ze wszystkimi chyba radnymi. Może kogoś pominąłem z racji ścisku bądź innych zainteresowań radnych z tej przerwy. Ze świadomości, i to ogromna większość, znaczy wszyscy ci, z którymi rozmawiałem, stoją na stanowisku, że niestety bez względu na konsekwencje finansowe dotyczące śmieci
Nie chcemy tego omawiać dzisiaj. Dlatego, że jest to sprawa tak poważna, że musimy przedyskutować sprawę. Ja już Państwa informuję, że chciałbym, żebyśmy przy okazji właśnie tej uchwały spotkali się przed sesją na takim spotkaniu robotnym wszystkich komisji, czyli taką przed sesją, żebyśmy porozmawiali o tym i o innych konsekwencjach, o systemowych rozwiązaniach dotyczących kwestii śmieci. Natomiast dzisiaj ja proponuję, Pani Beato, żeby ten temat, czyli to jest uchwała numer 3, nie, 2. Uchwała numer 2, żeby rozdać radnym jako brudnopis do przeanalizowania, do dyskusji, do zastanowienia się, żebyśmy zaraz po nowym roku mogli jeszcze raz natomiast przygotować to wszystko do materiałów na sesję 9. Jeżeli termin nie odpowiada, to mówię, że przed 15 musimy zrobić. Czy Pani chciała? Tak, chciałam zapytać, czy jest taka możliwość, żeby przedstawiciel firmy Radcom nie przyszedł tu do nas na rozmowę, spotkanie. Żeby na takie spotkanie na przykład wszystkich radnych z Panem Burmistrzem, z Panią Wiceburmistrzem i przedstawił nam tę sytuację, z czego to wynika, dlaczego te podwyżki, żeby mieszkańcy wiedzieli, bo ja uważam, że jeżeli my będziemy tą uchwałą debatować, to wyjdzie w końcu tak, że my jako radni po prostu chcemy tej podwyżki i mieszkańcy będą mieli do nas pretensje. Uważam, że to jest, ta uchwała jest naprawdę wielką niewiadomą. Myślę, że to nie jest jakaś duża odległość, żeby przedstawiciel tej firmy przyjechał tu do nas, powiedział dlaczego. Będą media. Tak. Dziękuję. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja proponuję, żebyśmy już dzisiaj, ustalili termin takiego spotkania i proponuję, żeby to było w dniu 8 w poniedziałek, w godzinach popołudniowych. My wyznaczamy termin zaproszenia. Myślę, że Pan Dyrektor Radcomu znajdzie odpowiedniego pracownika, który po południu, powiedzmy o godzinie 16, zjawi się tutaj, żeby spotkać się ze wszystkimi radnymi w obecności mediów, ponieważ i proszę w piśmie zapraszającym również poprosić o kompetentną osobę, która wypowie się również w kwestiach ilościowych, a nie ma już Państwa. Rozumiem, nie ma Państwa oczywiście przedstawiciele naszego MZUK-u, żebyśmy porozmawiali na tematy kompleksowo. No. Proponuję godzina 16:08. Proszę sobie wpisać do kalendarzy. Nazwijmy to, że Pani Przewodnicząca Komisji Infrastruktury. Ja uważam, że to jest otwarte spotkanie Komisji Infrastruktury. Ja postaram się, proszę Państwa, jeszcze dwie rzeczy nam przygotować. Mianowicie informacje na temat procedury miejsca utworzenia kompostownika, bo to obciąża koszty. Dwa, obiecuję, że ja przed tym terminem osobiście odwiedzę parkę i zobaczę, jak by chciała instalacja do selekcji śmieci. Ile to kosztuje, jak to działa? Interpelacje i zapytania. Znaczy, jeśli wnioski są w którym momencie? Ostatnio. Tak, nie przeoczymy, proszę się nie obawiać. Ja mam tutaj to interpelacje i zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa ma jakąś interpelację? Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, proszę, zgłaszam interpelację w trzech sprawach. Proszę podać mieszkańcom, Radzie Miasta informację na temat komisji, którą Pan zamierzał powołać do spraw odzyskiwania zadłużeń czynszowych. I ile ta komisja, udało się poprzez tą komisję jakby odzyskać zadłużeń i proszę podać informację na dzień dzisiejszy, ile miastu dłużnicy są winni wraz z odsetkami.
To jest pierwsza interpelacja. Druga. Ile wspólnot mieszkaniowych do tej pory podpisało ugodę z miastem odnośnie rozłożenia na raty zaległości, które miasto jest winne dla wspólnot mieszkaniowych w związku z nieprzekazywaniem na konta wspólnot mieszkaniowych środków? I czy ma Pan wiedzę na dzień dzisiejszy, ile wspólnot zgłosiło sprawy do organów ścigania? Trzecia decyzja, trzecia interpelacja, spełnia Pana wczorajszą prośbę, którą Pan złożył do mnie, że sprawa ewidentnie powinna być przedstawiona na Radzie Miasta. Proszę zapoznać Radę Miasta i mieszkańców z decyzją, którą miasto otrzymało w dniu 6 grudnia Centrum Projektów Polska Cyfrowa i szczegółowo omówić całą procedurę. Dziękuję. Czy pokażę na sekundę? Czy ktoś jeszcze zgłasza? Radny Paweł, proszę. Panie burmistrzu, czy panie przewodniczący, są odpowiedzi na wnioski, które na tamtej sesji żeśmy przegłosowali? To jest jedno. I drugie, czy należy się spodziewać odpowiedzi z komisji budżetowej, które żeśmy skierowali do pana burmistrza, na dwie w piśmie w odpowiedzi otrzymaliśmy, a na dwa związane z promocją, jak została rozdysponowana i funkcjonowaniem nie ma, więc czy będzie taka odpowiedź? Gdzie mam się dopytywać? Czy ktoś jeszcze? Nie, proszę bardzo. Jeśli chodzi o komisję rewindykacyjną, to została ona powołana moim rozporządzeniem chyba dwa tygodnie temu, ponieważ pani, która była na urlopie macierzyńskim, dopiero po powrocie, po podjęciu pracy mogła się do niej włączyć. Komisja była pierwsze spotkanie na razie organizacyjne, wyznaczając sposób funkcjonowania i o ile mi wiadomo, w okresie między świętami a Sylwestrem są wyznaczone pierwsze osoby na rozmowę z komisją windykacyjną. To jest w tej sprawie. Sprawa druga. Ile wspólnot podpisało ugodę i tak dalej? To nie posiadam na ten moment takiej wiedzy. Odpowiem na piśmie. Natomiast jeśli chodzi o ilość wspólnot zgłosiło sprawę do organów ścigania, to chcę powiedzieć, że miasto Pionki, znaczy Mzuch, złożył do organu ścigania taki wniosek i jeżeli są wspólnoty zainteresowane, to po prostu w momencie, kiedy zostaną te sprawy wyjaśnione, w sądzie będzie mogło przystąpić jako poszkodowany do aktu oskarżenia i ewentualnie wystąpić z powództwa cywilnego. Chcę Państwa poinformować, że dostałem informację, że sprawa została na mój wniosek przejęta do prowadzenia przez prokuraturę okręgową. Co mnie cieszy, dlatego że tam są specjaliści w prokuraturze, cały wydział przestępczości gospodarczej, więc to daje rękojmię, że sprawa będzie w sposób szybki i właściwy procedowana przez prokuraturę. Jeśli chodzi o decyzję w sprawie Centrum Polska Cyfrowa, szkoda, że nie miałem chwilę wcześniej, ale pani skarbnik, jak wróci, to poproszę, dlatego że na prośbę chyba 524 został dokument udostępniony, decyzja w tej sprawie, tak? Jeszcze nie. Jeszcze nie, bo nie. Gdzieś tutaj jest, bo... Miałem otrzymać właśnie to teraz. Gdzieś w każdym razie jest kserowany. Proszę Państwa, otrzymaliśmy wreszcie po roku czasu czy półtora decyzję, dlatego że ona daje nam możliwość odwoływania się bez decyzji. Takich szans nie ma. Centrum Polska Cyfrowa podjęło decyzję o nałożeniu na gminę miasta Pionki zwrotu 25% projektu w związku z, o ile dobrze kojarzę, z trzema zastrzeżeniami, które się dopatrzyły centrum, między innymi podpisanie aneksu przedłużającego funkcjonowanie umowy. Zrobimy wszystko, żeby jak najbardziej skutecznie bronić interesu miasta. I oczywiście na drodze sądowej, bo to jest taka procedura. Natomiast sprawa na pewno jest trudna. Trudna dlatego, że w mojej ocenie
nasi urzędnicy, szczególnie ci, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi, w sposób niezbyt staranny potrafią wczytywać się w podpisywane umowy. One są wielostronicowe, to są takie pliki umów na różnego rodzaju umowy, projekty, szczególnie unijne. Tam są pewne obwarowania i na nich ciąży obowiązek znajomości tych procedur i tych umów. Natomiast teraz, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, bo może nie wszyscy kojarzą, o co chodzi, to przypomnę, że gmina miasta Pionki realizowała projekt na sieć światłowodową. Ten projekt był realizowany przez 3 lata, czyli 3 lata wcześniej go podpisano. Termin zakończenia projektu to był 18 listopada, wiem dokładnie, bo zeznawałem w prokuraturze 4 dni temu, 2014 roku. 18 listopada 2014 roku. Przypomnę, że Państwo objęli swój urząd radnych z początkiem grudnia, a ja zostałem zaprzysiężony jako burmistrz 9 grudnia. W tym czasie ten projekt powinien być już zrealizowany i powinien być zamykany proces rozliczeniowy tego projektu. Przypomnę, że w ramach tego projektu kilku urzędników, w tym były wiceburmistrz pan Mazur, otrzymywali dodatkowe wynagrodzenie z tytułu jego realizacji. W kwocie, ile dobrze kojarzę, mogę, chyba dobrze się mylę, 2000 zł brutto dostawał co miesiąc za nadzór, za realizację tego projektu pan wiceburmistrz. Przez 3 lata niewiele się działo. Natomiast faktycznie podpisano, zrobiono przetarg i podpisano projekt, o ile dobrze kojarzę, w miesiącu lipcu lub sierpniu 2014 roku. A więc 3 lata się bierze pieniądze za realizację projektu i prawie nic z niego nie wynika. A potem rzutem na taśmę na 4 miesiące przed zakończeniem nagle się podpisuje umowę. Po czym okazuje się, że projekt 18 listopada się powinien zakończyć i pies z kulawą nową się nie interesuje, co się z tym projektem dzieje. Nie ma żadnego śladu, żadnej korespondencji na ten temat. Zleceniodawca interweniował, że nie jest, znaczy wykonawca, że nie jest w stanie realizować projektu, ponieważ miasto nie potrafi wskazać po swojej stronie niezbędnie przekazać informacji do instalacji węzłów, informatycznie się nie znam na tym, podłączenia tego światłowodu. I miasto oczywiście milczy i nie odpowiada. Co więcej, informator, który ma być w imieniu miasta konsultantem i wskazywać te punkty i współpracować w realizacji tego projektu, zostaje oddelegowany do organizacji, do informatycznej strony wyborów, które, jak Państwo pamiętacie, w tamtym okresie trwały 2 tygodnie dłużej przez awarię systemu informatycznego, który praktycznie się zupełnie rozsypał. Więc wyłączony zupełnie nie był w stanie w tym czasie współpracować z wykonawcą. Ja otrzymałem informację po objęciu władzy, że projekt jest zagrożony. Wykonawca absolutnie ma prawo do roszczeń za opóźnienie, ponieważ to miasto nie wywiązało się z obowiązku, które wynikało z konsultacji przekazywania informacji. I jeżeli miasto nie przedłuża aneksu, to on po prostu zostawia projekt w stanie takim, jaki zaczął realizować. W ramach tego projektu między innymi powinien zostać informatyk przeszkolony za pieniądze, to są drogie szkolenia, kilkanaście tysięcy złotych, w obsłudze tej sieci światłowodowej. Po podpisaniu aneksu w tej sprawie projekt został chyba z końcem stycznia zrealizowany z opóźnieniem. Część kar umownych została naliczona za opóźnienia, które uznaliśmy za nieuzasadnione. Pracownik został przeszkolony dopiero w miesiącu styczniu 2015 roku i tak to wyglądało. Ja, ponieważ pan radny Maślanek, jak dobrze kojarzę, złożył wniosek do prokuratury w tej sprawie i byłem na przesłuchaniu końcowym. Z tego co, z informacji, które mi przekazano nieoficjalnie, to postępowanie zmierza do umorzenia postępowania z braku stwierdzenia czynu karalnego. Natomiast informowany byłem, że prokuratura rozważa postawienie
zbadanie zarzutów wobec poprzednich władz samorządowych, które w ten sposób niesposobliwie realizowały zadania publiczne. I to chyba tyle. Ja zrobię wszystko, proszę Państwa, pytam, żeby obronić wobec tego 10,5 i jedna złota. Ma pan, żeby obronić moje zamiast. Jedno zdanie. Panie burmistrzu, dopytam. Czy informacje od wykonawcy, od pana Szulczewskiego, posiada pan tylko słowne, czy były dokumenty, które składał do ówczesnych władz o trudnościach, o problemach i zagrożeniu niezrealizowania projektu? Proszę odpowiedzieć w tej chwili. Z tego, co w rozmowie z panią prokurator uzyskałem informację, to pan wykonawca informował, że przesyłał e-maila z datą jakąś tam. Tylko e-maile ja nie zdążył, nie dałem rady tutaj zidentyfikować, gdzie on wpłynął, na jaki adres e-mailowy, którego z urzędników. Natomiast jeżeli wysyłał, to myślę, że powinien mieć dowód u siebie wysłanego e-maila po to, żeby udowodnić, kiedy on zgłaszał problem. Ale proszę Państwa, no wyobraźcie sobie. Projekt warty 2 miliony chyba złotych. Panie burmistrzu, to już. Kończy się 18 listopada i pies kulawą nogą po stronie miasta się nie zainteresuje, co się z nim dzieje. Okej, okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, ja mam tylko taką jedną interpretację. Chodzi mi o wykonanie nawierzchni asfaltowej przy przedszkolu Nikody Zakątek. Od ulicy Sienkiewicza do bloku 24. Chciałam nadmienić, że chodzi mi o bezpieczeństwo przedszkolaków, ich rodziców, bo tam nadjeżdżające samochody, że droga jest nierówna. I również o to, że mieszkańcy uczęszczają tą drogą też do kościoła. To jest między za przedszkolem, panie burmistrzu. Tak, jest za przedszkolem, tam przy siatce. Jak do Royala się idzie. Wychodzą to wiem, to wiem. Znaczy to jest do Asnycha, tak? Nie, to jest od Sienkiewicza dalej i powie. Przedszkola tam jest od ulicy Sienkiewicza, tak. I co tam? To jest ulica do Sienkiewicza. Nierówna jest ta droga. To znaczy, to nie jest droga, bo tam jest plac. Proszę Państwa, to jest właśnie to. To jest Asnycha, a Sienkiewicza. Ktoś jeszcze, bo proszę już nie zgłaszać następnych inwestycji mniejszych czy większych, bo już się na ten temat dyskutowaliśmy. Ja mam jedną interpelację. Panie burmistrzu, ja sam promocję funkcjonowania czegoś nie wiem napisany. Co to panu? Stasio. Panie burmistrzu, ja pytam, czy na wnioski, które zostały przegłosowane na każdej sesji, jest odpowiedź, to jest raz. I czy pytania z komisji, które były skierowane w sprawie promocji i funkcjonowania obiektu sportowego, czy otrzymamy odpowiedź do komisji, czy... Tak, oczywiście, że tak. Ja tylko tutaj poprawię pana. 250 tysięcy to jest PROK dostał na projekt stadion generalnie, tak? Plus 100 tysięcy w pierwszym kwartale, już jest 350 tysięcy. Ja to mówiłem. Tak mówię. A nie 300. 340, ja mówię, no, bo tak 349. Było. Proszę Państwa, były pytania, na które chcę odpowiedzieć, mianowicie pytanie dotyczące założenia opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ulicy Polnej w stronę działek Suskowolskich. Po zbadaniu okazuje się, że droga ta należy w całości do gminy miasta Pionki, do gminy Pionki, przepraszam, i oświetlenie tej drogi przez miasto nie będzie wykonane w związku z tym, że nie jest nasz teren. Dzisiaj pytanie dotyczące wykonania ogrodzenia przy dawnym publicznym gimnazjum. Mówiłem, termin zakończenia chyba 18, jakoś do końca miesiąca na pewno będzie wykonane. Pytanie dotyczące wykonania przejścia dla pierwszych na ulicy Orzeszkowej przy skrzyżowaniu Słowackiego. Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Orzeszkowej przy skrzyżowaniu ulicy Słowackiego będzie możliwe do wykonania po wykonaniu projektu. Zmiany stałej organizacji ruchu. Przewidywany termin wykonania takiej dokumentacji do końca marca 2018. Proszę Państwa, niestety takie rzeczy posiadają bardzo banalne. Czyli przejście dla pieszych, oznakowanie przejścia, postawienie znaku drogowego, położenie spowalniacza tego progu, to wszystko wymaga niestety dokumentów zatwierdzonych przez różne kilka instancji, dopiero można w tej sprawie coś zrobić.
Pytanie dotyczące utworzenia, przy czym jeszcze dopowiem. Chcemy jeszcze do końca roku doświetlić niektóre przejścia i prosimy, żeby zadali takie pulsujące światełka przyklejane do ulicy, żeby nas budzić, bo każdy z nas jak idzie, to sobie zapomina, że jest tutaj to przejście na przykład. Pani burmistrz, jeszcze ludzie zgłaszają, jak się wchodzi z urzędu w stronę poczty, tutaj nie ma żadnych pasów, nie ma żadnego znaku, tutaj, tak? Jest bardzo niebezpieczny też. Jak już będzie hurtem, to wciągnąć dobrze. I to przyjrzeć. Zestawienia wszystkich wykonanych projektów budowlanych. Mam takie zestawienie. Myślę, że ja nie przejrzę, że je podpiszę i złożę poniedziałek w Radzie Miasta. Pytanie dotyczące utworzenia nowej zatoki postojowej w rejonie budynku Urzędu Miasta. Z uwagi na występujące skrzyżowanie w rejonie Urzędu Miasta Pionki z ulicą Żeromskiego i Orzeszkowej, a także występowanie dodatkowych pasów ruchu przy stacji fali, tzw. lewoskręty, nie jest możliwe zaprojektowanie i wykonanie nowej zatoki postojowej przy ulicy Alei Jana Pawła na wysokości budynku Urzędu Miasta i w najbliższym sąsiedztwie. Możliwe wydaje się lokalizacja przystanku na ulicy na dworcu PKP Pionki Zachodnie, bliżej przejścia dla pieszych, w miejscu dotychczasowego przystanku komunikacji zastępczej PKP. Proszę Państwa, ja już w takim razie nie będę zabierał głosu, bo sam zacząłem, oczekując na odpowiedź pana burmistrza, pracować nad sprawami projektu, więc też już mam znaczną wiedzę na ten temat. Natomiast sprawy różne w tej chwili. Zacznę od tego, od najwyższej, znaczy od najcięższej gatunku. Otrzymaliśmy pismo od wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej Stanisława Tyszki z dnia 27 listopada, więc już trochę czasu minęło. Te pisma są do zapoznania się, bo nie będę ich czytał w całości, mimo prośby pana marszałka, żeby je przeczytać w całości. Przeczytam tylko trzy zdania, cztery, które się mówiły. Szanowni Państwo, przywrócenie samorządu terytorialnego było jednym z największych sukcesów polskiej transformacji. Obecnie procedowany jest projekt ustawy zgłoszony przez grupę posłów PiS przewidujący daleko idące zmiany w kodeksie wyborczym. Projekt zakłada przede wszystkim likwidację jednomandatowych okręgów rad gmin, wiemy, ale jest dużo aktualności. Zapraszam Państwa do współpracy w obronie samorządu i biernego prawa wyborczego obywateli. Czynnikiem gwarantującym sukces polskiej samorządności była apartyjność. Skrajne upartyjnienie samorządów może zniweczyć wieloletni wysiłek samorządowców na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn. Pośpiech, z jakim jest procedowany ten projekt, a także bardzo krótki czas na wdrożenie nowych przepisów, nie wróżą polskiej samorządności nic dobrego. I następny wycinek. Jedno jest pewne. Tylko działając razem jesteśmy w stanie obronić samorządność. Do zapoznania się, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, jest dużo rad. Czyli jak to klasyk mawiał, damy radę. Ja. Otrzymaliśmy również pismo od przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pana Ludwika Rakowskiego, w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego planowanych zmian w kodeksie. Stanowisko Sejmiku zostało przyjęte i ze stanowiska odczytam, bo to jest dwie bite strony plus odczytam Państwu jedno zdanie, które w całości odzwierciedla. Sejmik Województwa Mazowieckiego wyraża zdecydowaną dezaprobatę na kontynuację stanowienia przepisów prawa naruszających Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. W tym zwłaszcza na ograniczanie biernego i czynnego prawa wyborczego obywateli. Do zapoznania szczegółowego w Biurze Rady, jeżeli ktoś z Państwa będzie miał ochotę. Trzecim pismem hierarchicznie lecę. Zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego, o którym pan burmistrz już mówił wcześniej. Za chwilę będą wolne wnioski, więc będzie można złożyć wolny wniosek.
Miałem możliwość zapoznać się w całości, część z Państwa również. Ideologiczne uzasadnienie jest dla mnie w tym wypadku nieistotne, bo ono jest ideologiczne z zasady, więc to nie jest podlega dyskusji, każdy może mieć inny pogląd. Natomiast merytorycznie jest to w ten sposób umotywowane. Nazwa 15 stycznia, odnosi się do daty 15 stycznia 1945 roku. W nazwie ulicy nie zawarto pełnej daty, nie ma 45 roku, wskazującej upamiętnienie konkretnego wydarzenia. Jednakże z pisma burmistrza Pionek z dnia 6 listopada 2017 roku wynika wprost, iż nazwa 15 stycznia funkcjonuje w mieście jako upamiętnienie dnia wyzwolenia Pionek spod okupacji hitlerowskiej. Wszyscy mieszkańcy są zgodni. Stwierdzenie, że 15 stycznia, to już jest treść samego pisma tego, że 15 stycznia 1945 roku doszło do, cudzysłów, wyzwolenia Pionek, do dziś wzbudza kontrowersje. Nie wiem, czy nie. Przepraszam, bądź mam tej emocji. Choć tego dnia Armia Czerwona i podporządkowane jej oddziały Wojska Polskiego wyparły z miasta Niemców, to na ich miejsce szedł nowy ciemiężyciel. Okupacja niemiecka została zamieniona na sowiecką. Nazwa 15 stycznia, bez 45 roku, symbolizuje zdaniem wojewody komunizm i jako taka podlega zmianie. Ja chcę Państwu powiedzieć, że w ogóle szał ideologiczny, który ogarnął ten kraj, jest dla mnie zadziwiający. A odpowiedzią na takie propozycje są naprawdę liczne telefony i rozmowy na ulicach ze strony mieszkańców miasta, którzy wręcz się buntują i tyle. Odczytałem. Za chwilę będziemy na ten temat w sprawach różnych wolnych wnioskach rozmawiać. Proszę Państwa, otrzymałem całą masę pism, które skierowałem do komisji budżetowych od różnych stowarzyszeń, między innymi od Stowarzyszenia Amazon, od poszczególnych, od Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w sprawie ekwiwalentu. To są sprawy, które już były kierowane do poszczególnych komisji. Apel klubu sportowego PRO, który był już omawiany. Ochotnicza Straż Pożarna, również komisja budżetowa otrzymała. Nie, bo Amazon z powiatu duże wsparcie dostać. I to bardzo duże. Bo tak było ustalone z panem. Opinie komisji wszystko się dowiedzą. Pisma między innymi od mieszkańców ulicy Kościuszki, Okulickiego i Rataja. Komisja Infrastruktury już zajmowała się tą sprawą. Dzisiaj pismo z Miejskiego Ośrodka Kultury, już ta sprawa była analizowana przy omawianiu budżetu. Pismo z ulicy Łąkowej, dzisiaj również ta sprawa była poruszana. I nie tylko ulica Kościuszki po raz drugi. Komisja budżetowa zwracająca się do burmistrza miasta Pionki. Dzisiaj pan Stanisław, odpowiedź pana burmistrza w tej kwestii. Ja państwa informuję jedynie, większość z tych rzeczy była po prostu już analizowana, to jest również to. Również ulica Kościuszki oraz ulica Okulickiego po opadach. Mailem przyszła wiadomość z załącznikami. Ta sprawa jest znana, są już decyzje podjęte dzisiaj na Komisji Infrastruktury. Pani dyrektor. Na szybko. Proszę. Otrzymałem również oświadczenie, którego fragment Państwu przeczytam, pana Roberta Wasilewskiego, to jest w ramach dekomunizacji chyba. Oloś.
które do przewodniczącego Rady Miasta w Pionkach pana Zbigniewa Belowskiego oraz całego składu osobowego Rady Miasta w Pionkach. Oświadczenie. No jest strasznie długie, nie będę, tylko myślę, że ten wystarczy państwu, jakby zasygnalizuje emocje, które towarzyszą. Działając na mocy przysługujących mi kompetencji jako historyk śledczy, przy współdziałaniu z Biurem Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz z mocy współpracy z IPN oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwracam się z tym oświadczeniem do Szanownej Rady Miasta o wzięcie pod uwagę i rozwagę samoistny fakt propagowania w Pionkach fałszywej historii, do której od roku 1945 już się ludzie w Pionkach przyzwyczaili i cały ten fałsz historyczny wierzą nadal. Rzecz dotyczy tak zwanej górki partyzantów, ponieważ zdaniem oświadczającego jest to wszystko jedno wielkie oszustwo. Na jakiej podstawie? Tam nie ma nic do... Pani Krzysiu, bardzo proszę zapoznać się z tym, to jest długi, nie mamy czasu na to, żeby... Ten temat znamy, to żeby to czytać. To będzie wszystko w dokumentacji u pani Beaty. Jeżeli ktoś z państwa będzie zainteresowany, którymkolwiek z tych pism, ja jedynie sygnalizuję, bo gdybym nie zaczął czytać, to byśmy spędzili jeszcze parę godzin. Dziękuję bardzo. Sprawy różne. Czy ktoś w sprawach różnych? Proszę bardzo. Sprawy różne. Panie Przewodniczący, no muszę się odnieść do pana wystąpienia, że próbowałem, cytując pewnego klasyka, próbować zaklęgrować pana możliwość przekazania informacji mieszkańcom. Ja jedynie próbowałem pokazać, że prawa wszystkich radnych są dokładnie takie samo. Zadaniem przewodniczącego zgodnie z artykułem 19 ust. 2 ustawy o samorządzie jest wyłącznie organizowanie pracy rady, prowadzenie obrad. Informacje pan mógł w tym momencie przekazać mieszkańcom. Także jeżeli pan odebrał to jako próba zawłaszczenia i próba nieudzielania panu głosu, to nie było to moją intencją. To jest ad vocem tego, o czym pan mówił w punkcie 8. Niestety tam nie mogłem się wypowiedzieć, nie było w programie, w planie pracy posiedzenia dyskusji na temat pana wystąpienia. Gdyby to była informacja z pracy przewodniczącego, być może nie miałbym obiekcji. Natomiast w sprawach różnych. Funkcjonuje w urzędzie zarządzenie nr 48 z 2012 roku. Zarządzenie burmistrza, regulamin opracowywania, podejmowania i przekazywania do realizacji aktów prawnych w Urzędzie Miasta. I tu mamy paragraf 8 projektu uchwał Rady Miasta, przygotowywane są w formie dokumentu i w formie elektronicznej. Miałbym prośbę, żeby ta forma elektroniczna zaopiniowana pozytywnie przez pana burmistrza była dostarczana przynajmniej jednemu radnemu. Bo jeżeli inni nie korzystają z poczty elektronicznej, może nie. Nie muszą, natomiast jest to bardzo szybki sposób przekazywania informacji. Zarówno pan burmistrz, jak i pan przewodniczący posiadają podpis elektroniczny. Taki dokument w formie elektronicznej ma tę samą moc prawną, co dokument papierowy. A znacznie szybciej byśmy otrzymywali te dokumenty przed sesją. Także to taka moja prośba jest do pana przewodniczącego. Ja bym przekazał, panie burmistrzu, w związku z prośbą pana radnego, ja mam prośbę do pana, żeby ją zrealizować, a można powiedzieć, że z chwilą składania wniosku, pozwolenie sesji, wszystkie projekty uchwał mamy adresy mailowe, każdy radny otrzymał w domenie, tutaj, nazwijmy to służbowe adresy. Czyli żeby był adres służbowy, musi być sprzęt. Nie musi być, można przez zwykłą przeglądarkę przeglądać. Jeżeli ktoś ma problem z dostępem do internetu, do komputera, w mieście funkcjonują CASI, centra, w których można pójść, w każdej szkole jest, na tygodniu i takiego maila odebrać. Znaczy odebrać nie jest problem. Wysłać również. Nie jest problem wysłać też. Tylko żebyśmy uniknęli formy papierowej, każdy radny powinien dostać tablet, wtedy przesyłamy, unikamy formy papierowej.
To jest pełna przesyłka dokumentacji, szybka i każdy radny na komisji, na sesji ma tablet służbowy, pocztą służbową, przekazać i znaleźć. Odebrać jest zrobiona w Sejmie, kiedy odebrać i przesłać nie jest problem. Ale żeby to było w pełni bez papierowo, to tak to należy zrobić. Założyć komuś adres, to nie jest załatwienie sprawy. Ja tylko skomentuję to w jeden sposób. Dobre ty się zrobił. Kolega radny Pacan tu często mówił, my jesteśmy w zbliżonym, że tak powiem, wieku. No. Kolega radny Pacan, nie żyje z tym pod rękę. Często mówił, no spokojnie, ja się posługuję i to dosyć biegle tymi urządzeniami. Ja mówię o sobie. Tak. Kolega mówi, że on nie dopuszcza w ogóle takiego sposobu komunikacji. Okej, spokojnie. Teraz ja powiem jedno. Ja dopuszczam, ale proszę Państwa, bardzo się obawiam o to, co się któregoś dnia stanie. Obym był fałszywym prorokiem, jak to mówią, utinam falsus vate sim. Obym był fałszywym prorokiem, jak to któregoś dnia wszystko padnie, padnie, a inne słowo mi się nasuwa na usta, to dopiero będzie wesoło. Panie Burmistrzu, bardzo poproszę wszystkie uchwały i propozycje również to znaczy może ja nawet, tak, to będzie do biura rady w formie elektronicznej i w formie papierowej. Wolne wnioski, ja myślę, że zaczniemy, panie burmistrzu, od tego pisma wojewody. Powiem tak, wypowiedziałem już tak z rozpędu, państwo wybaczą, czasami mnie tak ponosi, jak coś poczuję, to mnie ciśnie. Moim zdaniem, gdyby to rzeczywiście było napisane 15 stycznia 1945 roku, to można byłoby zacząć dyskusję na ten temat. Ale też niekoniecznie właśnie do tego zmierzam. No teraz cała motywacja, która jest wokół tym, uważam, że jest nadinterpretacją faktu i wynika... Proszę Państwa, znane mi są orzeczenia sądu, które oddalały, czy unieważniały, anulowały zarządzenia zastępcze wojewody dotyczące takich danych 22 lipca. Ktoś ma wątpliwości? 22 lipca. Dlatego, że sąd stwierdził. Nie jest to data konkretna, gdyby było właśnie 22 lipca 1944 roku. To jest bardzo konkretna data, panie burmistrzu, ponieważ to jest data moich urodzin. No i Natomiast wydaje mi się, że jest to takie niepoważne, gdybyśmy starali się, ale podpowiadano mi, co się stało 15 stycznia w różnych latach i czego to może być upamiętniająca data, ale uważam, że byłoby to niepoważne. Dlatego, że data ta funkcjonuje w naszym społeczeństwie właśnie jako data wyzwolenia pionek spod okupacji hitlerowskiej, a nie jako tego, co się potem stało, czy w następstwie tego, co się stało. Jak Państwo macie rodziny, które tamten dzień pamiętają, to było powszechnie traktowano rzeczywiście jako pierwszy dzień wolności. Ludzie nie mieli świadomości. Ale ludzie nie zauważyli nawet tego momentu, panie burmistrzu, ja wiem z historii. No ja wiem, że na przykład u mojego teścia to w tym momencie z piwnicy wyszli ukrywający się Żydzi. Więc to tak żartami to niekoniecznie było tak. Zresztą Polacy, jak się okazuje, potem potrafili popełnić straszliwe zbrodnie na nich kilka kilometrów dalej, do tego marginesie. Ale proszę Państwa, ja napisałem w wojewodzie jedną rzecz. Jeżeli ktoś kwestionuje, uważa, że ta data jest datą komunistyczną, to zadaje pytanie, czym ona się różni od daty 9 czy 8 maja? Czym? Dokładnie to samo. Panie burmistrzu, proszę nie głosować. Ja proponuję, proszę Państwa, żebyśmy w tej chwili, panie burmistrzu, proszę zgłosić wniosek o upoważnienie panu do wystąpienia do wojewody, bo do tego pan zmierza zapewne. Czy nie wiem. My ten wniosek przegłosujemy, podejmiemy. Zmieniamy nazwy, porządkujemy adresy w różnych miejscach i będą takie wnioski. Między innymi fragment ulicy Dębowej między Kozienicką a Mickiewicza będziemy wnosić o nadanie temu fragmentowi ulicy, bo tam nie da się inaczej porządkować
adresów, bo są, dublują się adresy i tak dalej. Więc takich spraw porządkowych, które dla mieszkańców są co nieco uciążliwe, bo to są dowody, to są jakieś tam pieczątki, jakieś takie różne rzeczy, one są uciążliwe trochę, ale porządkują przestrzeń. Dlatego też mamy świadomość, że jest to dość długa ulica, wiele posesji jest przy tej ulicy, które będzie wymagało zmiany. Sama nazwa ulicy, czy ona z 15 stycznia, czy Groszkowa, to jest kwestia gustu, prawda, co komu pasuje. Wiemy, że jest to pewna niewygoda. Jest pytanie, czy zgadzamy się na tę niewygodę z jakiegokolwiek powodu. Dlatego ja wystąpiłem póki co w odpowiedzi na pismo wojewody z informacją, że my nie widzimy powodu, żeby zmienić. Jak mieszkańcy stwierdzą, że chcą to na Groszkową zmienić, to proszę bardzo. Oczywiście można zawsze mówić, że jakaś inna nazwa byłaby bardziej obiektywna. Ta niepodległość jest ładną nazwą. Kojarzy się z Legionówką, kojarzy się generalnie z niepodległością, ale kryje za sobą również pewną niewygodę dla mieszkańców i pewien sprzeciw przeciwko temu, co pan przewodniczący powiedział, jakieś ideologizowanie wszystkiego, co się w Kołomieście. My mamy jeden obiekt wymagający dekomunizacji, to jest napis na tej pięknej damie przywrodzonej na skrzyżowaniu Mickiewicza, ale nie wiemy, czy to jest dzisiaj, tak naprawdę. Nie wiemy, czyje to jest. Więc dlatego uprzejmie, proszę państwa, ja ani w jedną stronę, nie nalegam ani w drugą, żeby państwo przegłosowali w tej chwili, czy chcecie, żebyśmy przygotowali na następną, bo to musi być uchwała, projekt uchwały o skierowaniu zaskarżenia tej decyzji do sądu, czy też godzimy się z nią i nie podejmujemy czynności. Dziękuję bardzo. Ja tylko przekazuję państwu, bo rzeczywiście dzisiejszym otrzymałem kilka telefonów, odzwaniałem, bo nie odbierałem w czasie sesji i te telefony dotyczyły właśnie zmiany ulic, to znaczy zmiany tej nazwy konkretnej, ponieważ powiem krótko. W ustawie na ten temat napisane jest, że mieszkańcy nie ponoszą opłat z tytułu zmian w rejestrach i tak dalej. Ale weźmy prosta rzecz, jak prawo jazdy dowód rejestracyjny, od tego nie ma ulgi. To jest 175 zł. 175 zł od takiej zmiany. Jeżeli w rodzinie są trzy osoby z prawem jazdy, ile praw jazdy jest w rodzinie kolego Krzysztofa? Ja postaram się jeszcze od razu tak, bo mieszkam na tej ulicy, najbardziej jestem zorientowany. Słuchajcie, jakbyśmy tak cały czas analizowali, że czołgi po... Dlaczego jest bohaterów studzianek? No słuchajcie, no po co ulica funkcjonuje bohaterów studzianek? Moglibyśmy rozważyć, dlatego że czołgi całą nawałą pokonały doborową dywizję Hermann Göring pod Studziankami, prawda? W efekcie czego wjechały, powiedzmy, 15 powiedzmy do nas, a 17 stycznia do Radomia. Bo 17 stycznia funkcjonuje w Radomiu, zostały dwa dni tego. Nie no, dochodzimy do jakichś bzdurnych chwil, bo będziemy analizować historię po prostu i stwierdzam, że no słuchajcie, zakończyła się wojna w Pionkach. I to jest 15 stycznia. No i co więcej to będzie. Mieli jednak wojnę, ludzie ginęli. Co by nie mówić, ginęli, byli rozstrzeliwani. I 15 się skończyło to. Składam wniosek, proszę państwa, proszę o przegłosowanie, o upoważnienie burmistrza miasta do przygotowania uchwały o, jak to pan powiedział, o zaskarżeniu postanowienia zastępczego wojewody. Kto z pań i panów radnych jest za moim wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Czyli dla nas tylko sesję styczniową będzie wyborcą przygotowany, bo trzeba przegłosować 30 dni, jest tam tak, że właśnie pan też. Tak, 30 dni. 30 dni.
Ale jak to zapomnę, też dziękuję bardzo. W takim razie wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Dziękuję Państwu. Proszę jeszcze o powiedziałem, że wyczerpaliśmy dzisiaj porządek obrad. Szanowni Państwo, wygląda na to, że już się nie będziemy widzieć w tym roku z panią Beatą, czyli nie będzie sesji dodatkowej. Na wniosku powyższym, jak gdyby wypada kilka słów podsumowujących ten rok. Jaki był, każdy z nas wie, widział, doświadczał go, był dosyć burzliwy, chwilami bogaty, chwilami biedny, chwilami kontrowersyjny. Ja go nie chcę oceniać, jeszcze nie teraz. Na dłuższe oceny pozwolę sobie, jak będziemy kończyli kadencję, żeby nie rozdzielać, ponieważ nasza praca pozornie tylko jest podzielona na lata, ale faktycznie cezura wyznacza nam początek i koniec kadencji. To wiele rzeczy toczy się na mnie. Dziękuję za ten rok, ponieważ to nie tylko święta, ale również koniec roku. Serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę, nawet czasami przykrą i bolesną w sposób nieuzasadniony. I jednocześnie dla Was, dla Waszych rodzin wszystkiego dobrego na święta, zdrowia, pomyślności, radości ze wspólnego przeżywania chwil z całą rodziną i tego samego również na cały nowy rok. Dziękuję bardzo. I myślę, że spotkamy się na opłatku wigilijnym na ogródku Jordanowskim w przyszłym tygodniu 21 o godzinie 15.30. Tyle z mojej strony. Panie Burmistrzu, dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, ja mam tylko jeszcze pytanie techniczne, ponieważ ja mam ten dzień okropnie zajęty. I będzie występ i życzymy. No właśnie, i prawdopodobnie już chcę dzisiaj powiedzieć, że może być sytuacja taka, że bo ja na godzinę 18 muszę być, to przed dużo przed 18 muszę być w Radomiu, ponieważ mam bardzo ważne spotkanie zawodowe w elektrowni, więc żeby nie było. Proponowałbym kilka słów ciepłych powiedzieć zebranym na początku. Proszę to wziąć pod uwagę o godzinie 15.30, a potem poproszę, żeby nie dać mi obowiązku. Ja też nie będzie. Proszę to wziąć pod uwagę. Jeszcze chcę zaprosić. Mamy we wtorek piękny koncert Szkoły Muzycznej do kasyna oraz mamy występ pastora Jasełka, przygotowany przez liceum. Myślę, że będzie to również piękny występ. Także ja mam świadomość, że macie Państwo również zaproszenia do wielu stowarzyszeń, organizacji, żeby wpaść na chwilę chociażby i złożyć życzenia. Proszę o tych dwóch punktach również gdzieś tam w kalendarzu wpisać, bo będą miłe. A w ten sposób Wasza obecność doda nie tylko splendoru takich dwóch wydarzenia, ale jest takim uhonorowaniem wysiłku dzieci, które przygotowują takie piękne rzeczy. Dziękuję bardzo. A ja mam prośbę do wszystkich radnych, tak? Wychodząc, proszę zabrać po jednej chociaż butelce, żebym Beacie wszystkiego nie zostawił. Do domu ty do kosztowania. Dobry świat. Zamykam dzisiejszą sesję. Dobranoc.